Cześć, ty już wiesz, po co tu jesteś. Przeczytałaś pewnie tytuł. Ja jestem Karolina, witam cię na moim kanale i przejdźmy do rzeczy o przestrzeni w pokoju dzieci. Jak widzicie, mamy takie tutaj przestrzenie, czyli szafkę z Ikei, która jest bardzo fajna do przechowywania zabawek na wierzchu. No i oczywiście kuchnia. Nie jest w ogóle używana raz na jakiś czas, dzieciaki może coś tam nam ugotują, ale zawsze musimy im przypominać o tym, że w ogóle taki przedmiot w domu, który na wierzchu jest, cały czas istnieje i nie jest przez nich specjalnie używany. Wasze dzieci, jak pewnie zauważyliście, mają swoje ulubione zabawki. I nie ma co na siłę im wduszać zabawek, którymi oni się bawić nie chcą. U nas to jest Lego Duplo i tory drewniane, trochę z Ikei, trochę z Brio, ale że ja jestem z Knera, to oczywiście ten najtańszy zawsze kupuję, używane też. To jest tak, że mamy jedno pudełeczko na ludziki Lego, jedno pudełeczko na tory Lego, takie większe troszeczkę, takie o, tu. Kocha pociągi, więc ma całe dwa takie pudełka z różnymi pociągami. Jest pudełko na piłki, na tego typu sprawy, w ogóle tego nie wyciągają i w ogóle się tymi nie bawią rzeczami. Jeżeli chcecie, to zrobię wam kiedyś filmik o tym, czym najchętniej bawią się moje dzieci, czyli synek 4 lata i córeczka prawie 2. Ale dzisiaj o przestrzeni. Jak ją stworzyć nawet w tak małym mieszkaniu, w jakim mieszkam ja. Nie wyobrażam sobie mieszkania na kawalerce z dwójką dzieci i z ich zabawkami. Także jeżeli masz taką sytuację, to nie zazdroszczę, współczuję i podziwiam, o, może w ten sposób. Natomiast my sobie tutaj na tym naszym małym salonie znaleźliśmy taką przestrzeń specjalnie dla dzieci. No i bawiłam się w zabieranie części zabawek, odkładanie do szafy, później wyciąganie tych zabawek do szafy. Wiecie, na ile to starcza? Na tyle, że jak wyjmę to pudełko, postawię je na dywanie i powiem: o, zobaczcie, tutaj są zabawki, którymi się dawno nie bawiliście. Kończy się na tym, że oni zajrzą, oczywiście wywalą wszystko z tego pudła, przeglądną dwa razy i do widzenia, już się tym nie bawią. Także żadne zabawki z tych, które mamy gdzieś tam schowane, a są raz na jakiś czas wyciągane, nie zostają z nami na dłużej. Jeżeli twoje dziecko ma ulubione zabawki, najbardziej lubi bawić się na przykład lalkami albo misiami pluszowymi, to nie karaj tego dziecka w taki sposób, że będziesz je zmuszać do zabawy puzzlami. Oczywiście, możesz je rozwijać w ten sposób, ale nie zabieraj mu tych zabawek, które to dziecko kocha. I jeżeli kojarzy sobie dobrą zabawę z tymi konkretnymi zabawkami, to niech one będą na wierzchu cały czas. Nie ma co na siłę zabierać im tego, czym one się bawią. A jeżeli się czymś nie bawią, to mamy bardzo wiele różnych miejsc, gdzie można takie rzeczy oddać. Można na OLX-ie wystawić, można na Allegro wystawić, można oddać komuś potrzebującemu, nawet za darmo, można oddać do domu matki i dziecka. I milion innych miejsc jest, które przyjmą takie rzeczy z pocałowaniem ręki, a wasze dzieci, jeżeli się nimi nie bawią, to oszczędźcie sobie naprawdę zachodu, pamiętania, szafy i tak dalej. Jeżeli po pół roku wyciągniecie jakieś zabawki i dzieciaki nie są nimi zainteresowane, to nie ma sensu na siłę ich zmuszać do tego, żeby się nimi bawili znowu za pół roku, czy nie wiadomo kiedy. Ja już się nauczyłam na doświadczeniu, jeżeli mój syn ma 4 lata, to wierzę w niego, że on jest w stanie sam określić, co najbardziej by chciał i czym chciałby się bawić. Ponieważ miał urodziny niedawno, złożyliśmy się całą rodziną na pociąg, który strasznie dużo kosztuje, z Lego City, którego pewnie sami byśmy mu nie kupili. A tak cała rodzina się złożyła. Nie było zabawy, w 15 zabawek od każdego jakiejś innej. A starczyło jeszcze na zestaw Lego dodatkowy, który dokupiliśmy. Nawet już za paręnaście złotych, które ewentualnie by wam rodzinka dołożyła, jesteście w stanie kupić zestaw Lego, nawet taki dosyć mocno kreatywny. Zestawy Lego zaczynają się od 17 zł na Allegro. Także Lego to już nie jest ekskluzywna, droga zabawka jak w naszych czasach, przynajmniej u mnie tak było, że to te bogatsze dzieci miały Lego. Lego to jest zabawka kreatywna, rozwijająca, można się nią bawić samemu, można się nią bawić z rodzicami, z ciociami, wujkami, dziadkami itd., itd. Więc polecam bardzo serdecznie. Jedyne co, oczywiście trzeba pilnować, żeby się nie pogubiły. No ale to chyba jest dosyć oczywiste. Dlatego jeszcze raz podsumowując, moim sposobem na ograniczenie przestrzeni
oszczędzenie miejsca w pokoju dzieci jest to, żeby wybrać same zabawki, którymi dzieci wasze uwielbiają się bawić. Nie zabierać sobie miejsca tymi zabawkami, o których dzieci w ogóle nie chcą myśleć. Także zadanie wasze na dziś to jest wziąć sobie woreczek i do tego woreczka ładnie podkładać rzeczy, którymi wasze dziecko nie bawiło się od pół roku. Ten woreczek pakujecie do szafy. Z szafy po kolejnym pół roku, trzech miesiącach, jak wolicie, wyciągacie, pokazujecie dziecku. Jeżeli nie ma zainteresowania, to ten woreczek zamykacie, oddajecie dalej. I tyle. I wtedy macie pokój dziecięcy składający się z jednej szafki. Używany chętnie. Jeżeli masz inne zdanie, albo takie samo jak ja w tej sprawie, to zostaw komentarz. Jeżeli podoba ci się, jak opowiadam o tym, co u mnie słychać, jak ja organizuję, budżetuję i jak spędzam czas, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji. A jeżeli film Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym wideo. Pa!